Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, znany także jako Wojsko, a ja witam was w kolejnym materiale na tymże kanale, w którym to sobie trochę pogadam, a trochę nie, ale na początek chciałem przywitać nowego subskrybenta, Piotruś XX, tak więc witamy ciebie nowego. 75. subskrybent, za co bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, o czym dzisiaj sobie pogadamy? O czym właściwie ja pogadam? No, mówię do was, wy nie możecie odpowiedzieć, no chyba że w komentarzach, nie? O czym? Ano o tym, że jako że jest 7 lipca, czyli niedziela, tak wiem, powtarzam się, to chciałbym powiedzieć, moment, na czym teraz skończyłem? A, tak, jako że jest 7 lipca, to chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, jedna z rzeczy, którą chciałem wam przekazać, to to, że mój powrót na to moje, nazwijmy już to normalne stanowisko pracy, odbędzie się za około tydzień. Prawdopodobnie będzie to poniedziałek 15 lipca w okolicach porannych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, właśnie chciałem się was zapytać, czy chcielibyście, żebym otwarcie tych wszystkich zrzutów, które w tej chwili mam w Call of Duty WW2, odbyło się jeszcze na wyjeździe, czy dopiero później jak wrócę? Bo na chwilę obecną, gdybyście chcieli, żebym te zrzuty otworzył, to materiał ten pojawiłby się tego samego dnia, ale wieczorem. Natomiast jeśli byście nie chcieli, no to te zrzuty będę zbierał dalej i otworzę je dopiero po moim przyjeździe. Natomiast do tego czasu, no po prostu minęłoby sporo dni i tych zrzutów byłoby zdecydowanie więcej, ale no powiem wam, kusi mnie, żeby te zrzuty otworzyć, ale z drugiej strony postanowiłem, że zapytam się najpierw was, czy byście chcieli, żebym zrzuty otworzył już, czy też byście chcieli poczekać na powrót na moje normalne stanowisko. Tak więc tutaj wybór leży w waszych komentarzach. I teraz uwaga. Jeśli byście nie chcieli, to oczywiście te zrzuty będę zbierał dalej i tak dalej. Stopniowo ich będzie. Nie wiem ile, skoro w przeciągu tygodnia uzbierałem 53, to myślę, że w przeciągu następnego tygodnia myślę, że do 100 zrzutów już bym dobił i sądzę, że zajęłoby to jakieś 2 odcinki co najmniej. Tak więc wiecie, 100 zrzutów, w każdym tym zrzucie 3 przedmioty, hej, 300 duplikatów, no ubaw kurwa popachy. Tak więc wybór tutaj leży w waszej gesie, czy chcecie, bym już otworzył, czy chcecie, abym poczekał na to, aż wrócę. I kolejna rzecz jest taka, że pograłem już trochę tym KGM21 i muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo dobry RKM. Muszę się napić. Swoją drogą, yerba mate
Co prawda nie jest to ciepłe yerba mate, gdyż yerba mate pije się na ciepło z wody, coś pomiędzy wodą ciepłą a wrzątkiem. Tak więc, natomiast tutaj jest zimne yerba mate oraz to, co za chwilę powiem, pije się normalnie z matera, a nie z tutaj ze butelki szklanej, bo zimne yerba mate to po prostu, wiecie, to jest yerba, rzuca się yerba mate i polewa zimną wodą i to już nie jest yerba mate, tylko to jest tereré. Tak, jako to jest zimne, tak więc to jest tereré. A skąd wiem? Ano, swoje już przeżyłem, swoje się dowiedziałem i warto, taka odrobina wiedzy warto, myślę, że przekazać. Odnośnie KGM21, słuchajcie, jest to bardzo dobry RK. Tak, RK. Dlaczego? Ponieważ ten karabin bazuje na karabinie systemu Browninga M1918, czyli popularnie znanego jako BAR. Bo zarówno BAR, jak i KG to są ręczne karabiny maszynowe. I teraz chciałbym odnieść się do tego, co mamy tutaj w grze. Tak. Sam karabin względem odpowiednika rzeczywistego no różni się magazynkiem. Tak. Standardowy KG ma 20 naboi, podczas gdy w grze 25. Oczywiście jest to uzasadnione balansem broni, tak więc nie oczekujmy, że gry nagle będą super ekstra realistyczne. No chyba, że mam na kanale takich ludzi, którzy w takie gry grają, jak na przykład Arma, Operation Flashpoint, czy nie wiem, skład gry typu Insurgency, czy chyba najnowszy Insurgency Sandstorm, albo wiem, że też chyba jeszcze jest trwa beta Hell Let Loose, czy innych takich no mocno realistycznych gier, tak, gdzie rzeczywiście ta broń stara się zachowywać jak najbardziej realistycznie. A no pominąłbym to jeszcze gry spod znaku Red Orchestra. Co prawda nie grałem w nie zbyt dużo, chyba bodajże tylko drugą Red Orchestra 2, Bohaterowie Stalingradu, coś takiego. Zagrałem jedną misję kampanii niemieckiej, całą przeszedłem i muszę wam powiedzieć, że grało się to naprawdę przyjemnie. Dlaczego grało? Ano ponieważ tą jedną misję przeszedłem u kuzyna. Kuzyn lubi takie gry, ale lubi też typowe strzelaniny zręcznościowe, takie typowe FPS jak Battlefield, jak Call of Duty, nie? Tak więc okej, okay, szanuję, że lubi i jeden typ, i drugi typ. No ja zbyt długo w ten drugi typ takich faktycznie symulatorów strzelania nie grałem. No chyba, że jest to Operation Flashpoint, Dragon Rising to co innego. Tam chyba brakuje mi jednego osiągnięcia, aby skończyć tą grę na 100%, ale wierzcie mi, do tego chyba potrzebowałbym jeszcze trzech ludzi, żeby to ukończyć, którzy po prostu odważyliby się razem ze mną tą grę przechodzić. Chyba tam najwyższy tryb to jest Hardcore, gdzie mamy jedną apteczkę, gdzie jak już ktoś zginie, to nie może się odrodzić. Jak ktoś ma ranną nogę, no to nie będzie sprintował. Jak kogoś zauważą w jakiejś misji, gdzie trzeba zrobić ją po cichu, no to koniec. A są misje takie, które potrafią trwać po około godzinę. Tak więc, jeśli jest jakiś pośród was, trzech śmiałków posiadających czy to Xboxa One, czy to Xboxa 360, posiadających
Operation Flashpoint Dragon Rising i chcących przejść grę na chyba hardkorze to jest, to piszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli. Ale odszedłem trochę od tematu. Słuchajcie. Sam karabin KG po moich pierwszych wrażeniach, po moich pierwszych dwóch, trzech grach jednak zdobył moją aprobatę. Zdecydowanie zdobył moją aprobatę. Na początku narzekałem na celownik mechaniczny, na tą muszkę i szczerbinkę. Teraz muszę się przeprosić z tym karabinem. Muszka i szczerbinka co prawda jest przejrzysty, ale czasami te dwie łopatki przy szczerbince niejako zawężają obraz i w meczach typu znajdź i zniszcz, gdzie no jednak wymagane jest to, aby ten widok był jak najbardziej, jak najmniej zasłonięty, to faktycznie przeszkadza. Dlatego w tych meczach wykorzystuję głównie celowniki. Luneta się nie sprawdza, gdyż dalej mamy to całe w szczerbince. Mamy te dwie, nazwijmy te skrzydełka, łopatki, tak więc to jak najbardziej się nie sprawdza. Celownik razy 4 też się nie sprawdza, ewentualnie na dalekie dystanse. Najkorzystniejszy w trybach znajdź i zniszcz w tym karabinie jest konkretnie celownik refleksyjny. Tak więc to jak najbardziej jest ok. Nie mówię, że te dwie pozostałe celowniki są złe, czyli Luneta i celownik razy 4. One są dobre, ale po prostu trzeba nauczyć się z owym karabinem grać, a i dopiero później można te dwa celowniki montować. Jeśli chodzi o dodatki, polecam używać powiększonego magazynka. Co prawda standardowy ma te 25, natomiast powiększony ma 37 oraz przede wszystkim amunicji pełnopłaszczowej, czyli popularnego w FMJ czy też Full Metal Jacket. Amunicja pełnopłaszczowa jak najbardziej jest tutaj wskazana, moim zdaniem, ale oczywiście pewnej takiej konfiguracji, pełnych dwóch, a nawet trzech typów konfiguracji, to będzie oczywiście u mnie w podręcznikach broni z Call of Duty WW2, ale to myślę, że za jakiś czas na spokojnie po prostu na razie konsekwentnie wykonuję ten plan lipcowy, o którym mówiłem, ale no, pewne rzeczy mi w tym uniemożliwiają, że tak to nazwijmy. Do tego jeszcze chyba pod koniec lipca na Xboxie do Call of Duty Black Ops 4 wchodzi kolejna operacja, w której będą kolejne bronie, tak więc to jeszcze bardziej mi zaburzy nieco. No i teraz w WW2 co tydzień będzie nowa broń, jeszcze mam do zdobycia 4 i do zrobienia ich, tak więc no kurwa trochę tego będzie, nie? Tak więc mój plan trochę się za przeproszeniem jebie, ale konsekwentnie idę naprzód. Właśnie, a propos tego planu lipcowego, udało mi się zrobić wszystkie wyrzutnie na maksa w Call of Duty Black Ops 3, który no w tej chwili robię, tak więc idzie. Powoli, ale idzie i jestem z tego zadowolony. Tak więc no tutaj nie ma z tym jak żadnego problemu. Idzie powoli, ale idzie. Idzie stabilnie, że tak powiem. Tak więc mam jedną kategorię broni mniej. Kolejna, wracając do samego KG. Mam go zrobionego na czwarty prestiż, już praktycznie mam maksymalny w momencie, kiedy zanim zacząłem to nagrywać, chyba brakuje mi chyba jeszcze jakieś 3, może 4 tysięcy. Mucha, wypierdalaj. Brakuje mi 3 albo 4 tysięcy pędek do granatu nasadkowego.
i będę już miał ową broń zrobioną na maksa. I muszę przyznać, że jest to całkiem dobry, całkiem przyjemny rykan, ale najpierw trzeba się do niego przyzwyczaić. Tak, tutaj mój jeden pies przyszedł się pokazać. Chodź, kaponcio, pokaż się. O, tu kapony jakoś się pokazał. Pokazał się jeden kapony. Tak, o tak, kapony? Tak, dobry kapony. Tak. Już go raz go się pogłaskał, to teraz mizie go non stop. No. I cóż, to chyba by było na tyle. Wybór do otwarcia zrzutów zostawiam wam. Czy chcecie, żebym zaczekać, czy też chcecie, aby zostało otwarte już, to no. Tak, no cóż mogę powiedzieć? Wybór należy do was. Dzięki za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Hej.